Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj losowanie osób, które wzięły udział w rozdaniu na 2000 subskrypcji. Tak jak zapowiadałam, zabawa była ukryta. Mówiłam, żeby oglądać odcinki bardzo uważnie, bo będzie zabawa na którymś odcinku ukryta. Także tak się stało. Bardzo dużo osób wzięło udział, co mnie bardzo cieszy i bardzo, bardzo dziękuję za to. Aż 51 osób. Dominika z Drabki premierowo zgłosiła się jako ostatnia, także mniej więcej po kolei według zgłoszeń są tutaj osoby na liście. Zaraz pokażę Wam je bliżej. Tutaj są karteczki z numerkami do losowania. Tu jest moja maszyna losująca. Bo nie przypisywałam wszystkich osób, tylko po prostu numerek, który jest przypisany. I na deser zrobimy sobie megalinię, ale to za chwilę. Najpierw zabawa. Hasło, które brzmiało, hasło, które trzeba było wpisać, brzmiało: wiosna to najpiękniejsza pora roku, szkoda, że nie trwa cały rok. Chodziło o wyłapanie tych wszystkich słów pojawiających się na ekranie. Było bardzo dużo osób, które się zgłosiły. Niestety nie wszystkie zdania były kompletne, czego uznać nie mogę według moich zasad, które tutaj sobie ustawiłam. Mówiłam, że wyłapać wszystkie słowa. Kropka, przecinek. Nie brałam tego pod uwagę. Po prostu kto chciał zrobić przecinek, to zrobił. Kto chciał kropkę, to zrobił. To nie było brane pod uwagę. Chodziło o te wszystkie słowa. W niektórych zdaniach naprawdę brakowało czasami jednego wyrazu, no ale niestety nie mogłam tego uznać. Takie były moje zasady, żeby wyłapać wszystko. I mimo tego, że ta zabawa była na odcinku ukryta, to naprawdę bardzo dziękuję wszystkim tym osobom, które wzięły udział, bo komentarze były ukryte. Nikt nic nie wiedział, że na tym odcinku jest jakaś zabawa. Dzisiaj są komentarze odkryte, możecie sobie spojrzeć, zobaczyć. Jeśli kogoś nie ma na liście, to może sobie zobaczyć, że nie napisał kompletnie zdania konkursowego. Losuję trzy osoby, już Wam pokazuję bliżej, kto bierze udział. Już nie będę czytać, tylko sobie przeczytajcie i numerki obok. Trzy osoby otrzymają zdrabki za 30 zł. Dwie po 10, dwie po 5 i po drugiej stronie jeszcze takie same zestawy będę wysyłać. Osoby, które wylosuję, poproszę o kontakt z adresem do środy, do północy. Jeśli nie zgłoszą się te osoby do środy, to na odcinku w czwartek, na odcinku na premierze zdrabki będę losować kolejną osobę. Nie będę tych karteczek nigdzie wyrzucać, one tutaj będą czekały, aż zgłoszą się wszystkie trzy osoby. Jeśli nie kolejna osoba, bo chciałabym właśnie te trzy osoby nagrodzić. Także chyba każdy listę widział, każdy zobaczył. Można było jeszcze zatrzymać. Tutaj jest maszyna losująca, szczelnie zamknięta. Jeszcze potrząsam, mieszam. I bardzo proszę o kontakt osoby, które wylosuję. Jeśli będą to osoby, które widzę pierwszy raz, to poproszę, ale powiem o tym, że poproszę o potwierdzenie na maila, jakieś zdjęcie, czy zrzut ekranu, czy cokolwiek, że ta osoba mnie subskrybuje. A jeśli będzie to osoba, którą tutaj znam, kojarzę z odcinków, to oczywiście nie będzie takiej potrzeby. Co jeszcze chciałam dodać? Osoby pełnoletnie oczywiście biorą udział, subskrybenci. I to tyle chyba. W opisie tego filmu będzie podany mail, na który trzeba się zgłaszać. Jeżeli ktoś ma mnie na Facebooku, na Messengerze, na Instagramie, to można tam pisać, obojętnie gdzie, kontakt dowolny, abym tylko zdobyła adres. Dobrze, uwaga, uwaga, losuję pierwszą osobę. Nic nie widać, karteczki poskładane bardzo dokładnie. Także losujemy sobie pierwszą karteczkę. Mam. Pierwsza karteczka jest i jest to numer 44. A 44
To jest Ewa Stala. Numerek 44. Tu sobie jeszcze w kółeczko zrobię, żeby pamiętać. Dobra, to jest 44. Losujemy osobę kolejną. Osoba kolejna. To karteczka ta. I jest to numer pierwszy. Numer pierwszy, a jako pierwszy zgłosiła się Gabriela Telega. To jest numerek pierwszy. I trzecia, ostatnia osoba. Trzymam za wszystkie kciuki. I jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za udział. Jest mi bardzo miło, że tak dużo osób prawidłowo odczytało, wyłapało słówka na ekranie. Ojej, mam tutaj dwie karteczki, to losuję jeszcze raz. Złapały się dwie. Nic nie widzę, bo karteczki poskładane, także nawet gdybym chciała tutaj ich podejrzeć, to nic nie widzę. I karteczka trzecia to jest numer 26. A 26 mamy po drugiej stronie i jest to Teresa G. Numerek 26. Także te osoby poproszę o kontakt. W opisie filmu będą. Tu karteczki zostawiam. Do środy proszę o kontakt, jak te osoby się nie zgłoszą. Teresa G. 2949. Gabriela Telega. I Ewa Stala. Te osoby poproszę o kontakt. Już powtarzam się, nie wiem, który raz. Dobra, losowanie mamy za sobą. Teraz jeszcze zobaczymy, co się kryje w mega liniach z numerem 5. Szkoda, że nie wylosowałam nikogo, kto ma kanał. To by nagrał i pokazał, co dostał. Ale mam nadzieję, że w komentarzach się odezwiecie i powiecie, co tam dobrego dostaliście. Łódź i ananas. Jest ananas. Łódź, łódź. Łódź. Że jest to kanał zdrobkowy, to zdrabka musiała się również pojawić, prawda? Jeszcze trochę zbliżę. Numerem 5, nie wiem, czy mówiłam już z tych całych emocji. Kości i kokos. Kości, kokos. Kości, kości. Kości. Jak coś zgubiłam, to zaraz znajdę. Pierścionek i foto. Jest pierścionek. Jest foto. Także serdecznie gratuluję osobom, które zwyciężyły. Chciałabym właśnie szybki kontakt do wysyłki, żebym mogła to szybko ogarnąć, wysłać i zakończyć to, bo potem może ukryję znowu jakąś zabawę. Piłka wiśnie. Także warto zostać. Tu był kokos. Piłka wiśnie. Tu były wisienki. Była łódź. No wiedziałam, że to pogubiłam z tych całych emocji, bo naprawdę stresowałam się, czy to wszystko się dobrze uda mi tutaj. Tu jeszcze była piłeczka. Kolejne. Moneta i lody. To w sumie są ostatnie megalinie z półki, które zabrałam. Czy będą szczęśliwe? Moneta, lody. Jest moneta, tu była piłka.
Moneta. Piłka, moneta, moneta. Czy warto brać ostatnie sztuki z półki? Zaraz się okaże. Gwiazda, klucz. Jest gwiazdka, gwiazdka. Oj, to serce, co ja robię? Gwiazdka, klucz, gwiazdka, klucz. Jest gwiazdka, kluczyk, gwiazdka, gwiazdka. I gwiazdeczka. Kolejne to prezent i diament. Była moneta, prezent, prezent, diament, prezencik, tęcza i cytryna. Tęczę mamy, tutaj też, cytrynkę też gdzieś tu właśnie kojarzyłam, tęcza, tęcza i tęcza, dzwon i pióro, dzwon i piórko. Jest piórko, tu jest piórko, piórko, kolejne arbuz i szminka, tu było piórko, arbuzik, arbuzik. Tęcza zgubiona, tu arbuz, arbuz, arbuz. Kolejne to liść i naszyjnik. Jest naszyjnik, jest naszyjnik. Tu jest listek, naszyjnik. No dobra. 4 czy 6, 6 symboli przed nami, podkowa i winogrono. Jest podkowa, jest tu, jest tu. Podkowa. Podkówek dali sporo, winogrona ani jednego, motyl i auto. Autko jest. Autko jest i tu chyba mi pachnie tym pustakiem. Rower i klapki, tych symboli nie kojarzę. Rower, klapki, ale jeszcze sprawdźmy. Rower i klapki, tu było autko. No właśnie, w bonusie mam perłę, czyli megalinię. Deser pusty, a ja czekam na kontakt pod tym odcinkiem do środy, do północy. Poproszę Gabrielę Telegę, Gabriela Telega, Teresa G i 44 Ewa Stala. Pod tym odcinkiem będzie mail podany i tam poproszę o dane do wysyłki. Pięknie Wam dziękuję za obecność. Wszystkim bardzo dziękuję za wzięcie udziału w tej zabawie. Serdecznie gratuluję osobom, które wygrały i zapraszam na kolejne odcinki. Buziaki, pa!